Powiedziałeś tak mi, bo coś tam słowa. Mógłbyś tu obok być i czule mnie całować. W dupę! Witam moi kochani. Wiem, że trafiliście. Nie. Dzisiaj odcinek wyczekiwany przeze mnie. I przez was chyba też. Wyszła Amanda 2 demo. Wyszło. Ja się jaram. Po prostu jakbyście widzieli, jak ja się jaram, no cała płonę. Miłością do was. Misiaczki. Oko mnie boli. Co jest wy, ty, fy? Oko mnie boli. Ej, coś mi wpadło do oka. Ej, to wy, kochani. Gdzie ta gra ma w ogóle wyjść taka cała? O Jezu. O Jezu. Tysniam za Dora, Dora świat poznaje. Rozpocznij. Jezu. Co to za muzyka? Jakiś odpalił się megafon. Kurde, moja mama tak krzyczy, też tak. Yeah. Dobra, nie wiem o co chodzi, jesteśmy w jakiejś bibliotece. Co? No kurde, Kinni to pet mi się przypomniał. Scan a book using the scanner to look up the checkout history. Zeskanuj książkę, żeby zobaczyć coś tam. Ja pracuję teraz w księgarni, tak? Działam to z... Czemu to jest napisane JP? List! Znalazłam starą kasetę tutaj. Nie, Jezu, ja i mój angielski, nie? W ogóle mamy na imię Margaret, okej. Okay. Możesz sprawdzić tę książkę. Jezu, ja i mój angielski to jest... Możesz zajrzeć na to. To jest w tym, zamkniętej jakiejś takiej skrzynce. Pamiętasz kod, nie? 2137. Potrzebujesz znaleźć książki? Coś tam, no. Tak wygląda moja nauka angielskiego. Don't stop to? Don't stay up too late. Nie możemy zostać do późna. A nie mów mi, co mam robić, zostanę specjalnie do późna. No co to jest? Jakaś drukarka? Co to jest w ogóle? Jakiś komputer? Długopis? Co ja mam znaleźć? Jakieś książka? Co to było? Kto pierdnął? Kaseta! Nie, to książka. Tu nie ma nic napisanego. Library book out checkout. Telewizor. Ale co ja mam zrobić? Książka tak samo tutaj leży. 8. A końcówka kodu to 8. 8. 8. A gdzie to... A na JP to gdzie to było to 6? JP 6. On dużo mi to mówi, nie? Mogę pójść do kibla, nie wysrać się, bo te emocje przewyższają. Biorą nade mną kontrolę. Pipu, pipu! No kurde! Nie dość, że tu nie ma pianinka. Nie mogę zagrać seksoholika. To jeszcze... O! Książka. DS3. What? C5. A gdzie jest ten kabinet do siedzenia? No zamknij dupę! Cicho! Nie rzucaj się tam, gdziekolwiek jesteś. No gdzie jest ten kabinet? Sofia, ja przeczytałam całą historię i gówno rozumiem, co ty do mnie mówisz. O, tutaj jest, dobra! Ostatnie to było... 5 było ostatnie, nie? Nie. Muszę zeskanować te książki tym pipkiem. Pipkiem. To jest pierwsza książka, nazywa się... Nie wiem, jak się nazywa. Greg Winogrono. Okej. Okay. Dobra, odłóż to gówno. Co tam jest napisane? Jonathan Pratt. Jonathan Pratt. Ciekawe. Sebastian Alan Jimes. Villegas. Cyril Poco. Anissa Chris. O, super ciekawe, interesujące bardzo. Dobra, bierzemy te książki, które jeszcze spadły. Tutaj jest jedna książka, jedna księga. Podnieśmy ją. Nazywa się... Jest jakoś o jakiejś pani. No, nawala mi tam, ogarnij się, cicho! Siedź tam w piwnicy, Stefan. To jest pusta książka. Byłam nastolatką. Nie, byłam nastoletnią nastolatką. 8, okej. Okay. Dobra, ej, bo to jest JP, to jest Joseph Pratt. Czyli Joseph Pratt był pierwszy, chyba. To masz 8, czekajcie. Zaraz sprawdzimy to, poczekaj. No, zostaw to, no. Dobra, czekajcie, ja to ogarnę. Ja to ogarnę, kochani, ja mam mózg, mózg analityka, mózg prawnika. Nie mam. Jezu, to się książki zrespiły. C. C5. C5. Book damaged. No, to się napraw się. Jak może książka być zepsuta? Tutaj książka jakimś kosmicie, co żre pani głowę. Normalna sprawa w polskim domu. Co? Dobra, DS. The Daily Shovel. No to jest trójka na końcu. No to na czwórce będzie... Dobra, tak. Tutaj będzie trójka. Jezu. Stefan, mówiłam, zostań w piwnicy. Matka pracuje. I tutaj będzie tak, JP, książka o jakimś panie, co ją, panią od tyłu, dobra, to jest ostatnia. Tu mamy ósemeczkę, ósemeczka, nie wiem, JP 6, to jedynka, to szóstka tutaj, tak o, szósteczka. Co ja nie umiem, weźcie, bardziej się tego nie dało, 6, dobra. Spokój się tam, to jest puste. Nie wiem, wyjdzie w praniu to najwidoczniej. Dobra, damy to 8. To na pewno z tym JP to na stówę, na JP 100%. Dobra, to na 100% mamy to. 3. No to mamy tak, albo tutaj 3 i tu 5, albo na odwrót. No nie ma innej opcji, nie? Czekaj, tak?
No kurde, mózg, nie? Kaseta. Weź tę kasetę. Coś napisane na niej? O, zaplanujmy wycieczkę. Kochani, zbliżają się wakacje, sezon letni, sezon opalania, sezon moczenia dupy w morzu. Tutaj Amanda mówi nam, żebyśmy czytali. Tutaj owieczka ucieka od obowiązków. I tutaj coś jeszcze takiego, takie jakieś znajdźki, jakieś sekrety, coś. A tutaj macie ten dywan, nie? Jakiś A, B, C, D, E, F, G. O, to może... Jedna skacząca owieczka, to może tyle tych owieczek Amanda zjadła. Ale ciekawe mnie, jak ona przeżyła. Co masz ciekawego do powiedzenia, Amanda? Owcia nie żyje! Zjadła ją. Hi friends, I'm Amanda. Siema! Have you ever wanted to go far, far away? Tak, od ciebie najbardziej. We can. Spoko. At least in our imaginations we can. Czemu? Wyjdź z domu. With my magic train! If you could visit anyone in the world, who would you go see? That sounds like fun. Ryan Gosling. I'd love to daydream about all the places I could have gone. Think about all the places we can go. Ja bym odwiedziła Ryana Goslinga. I've made pictures of all the places I want to go. Czekaj, wieża Eiffla 2, tutaj jest jakiś... But, wow, it's so dark. Ale basic. Should I open the curtain or turn on the lamp? Otwórz okno. That's much better. Now let's plan that trip. Co ty masz pod łóżkiem? There are three places I want to go on my magic train today. First, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that? W dupie se możesz. We'll go to Paris first on the magic train. Looks like a ticket to Paris costs 2 coins. No to znajdź. Let's see what I have in my piggy bank. Rozbijmy ją, rozbijmy ci ją o głowę. What's the best way to open this piggy bank? Rozwal, rozwal, rozwal! Walnij! You're no fun. No rozwal to! Ty masz dużo pieniędzy, niezłe szylingi. Let's count them together. 5! I have 5 coins. That's more than enough for our first stop. Wow. The next place I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there. Let's go to the Isle of Dead Dolls. Where can I find that? Co? To? Wow, planning this trip with you is going to take forever. No nie zrozumiałam, o co ci chodzi. A ticket to Mexico City on my magic train costs 3 coins. O, szczur jakiś tam jest. We need some more money. What are we going to do? I can sell one of these for some coins. Ten chyba. Wydaje mi się, że ten byłby taki najlepszy, żebyś mogła go sprzedać. You really think I can get coins for that old thing? No, ja kupiłabym to. Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared, and it made me laugh. Where can I take a tour and learn about Jack the Ripper? No bo ja wiem, Londyn? We're going to London! Nie polecam, nie polecam. Sprzedaj nerkę, to znajdziesz pieniądze. Nerkę sprzedaj. Jezu, jaki fajny! Zostaw go! No nie chcę go kopać. Zjedz! No to nie polecisz do Londynu. Bekasz ciebie. A jak ona się tak denerwuje, to mnie to satysfakcjonuje, nie wiem jak was. Nie masz znaleźć? No nerkę sprzedaj, no. Dzięki. Dawaj, Ruda, lecimy, lecimy w tripa! Europa, Ameryki, przez Australię do Afryki. I ty chciałaś jechać? Do dupy? Co on teraz zrobi? Ha! Jezus Maria! Jezus Maria, jak się wystraszyłam tego gówna! Zostaw mnie. Moja mama siedzi na górze. Watch me, obejrzyj mnie, okej. Okay. Nie spodziewałam się tego. It gets awfully lonely in here at night. There's a legend that there is a special toy hidden deep in these woods. How did you get it? Who even are you? Go away!
we shouldn't talk about them. You didn't help me at all. Nie zesraj się. So you'd better find something different. Słuchaj. What are you afraid of? Ja się boję. Na pewno zagram w pełną wersję Amandy. W ogóle wymieniła owcie na oposa. Czemu macie książki jakiegoś robaka, co podchodzi do typiary od tyłu? Nie wiem. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, więc to byłam ja. No i widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 18 na moim kanale.